Pamiętasz, Dodo, te takie zegarki z cukierków? Miałaś takie? Tak, i jeszcze zegarki z cukierków. Jeszcze pamiętam takie zegarki, gdzie waliło się, on się tak okręcał wokół nadgarstka. Pamiętam zegarki, były takie piękne zegarki. Ja nie wiem, czy ja nawet jeszcze je mam. Mega takie kolorowe Casio. G-Clock, to taka była mega firma, ale nie, to już był top, to już na mnie nie było na niego stać. To zbierałam bardzo, bardzo długo, żeby mieć tego G-Clocka. To było niesamowite coś. Ale na komunie był zegarek, czy nie? Nie, na komunie dostałam książkę. No właśnie, ja się tak uśmiałem, jak widziałem ten Insta Stories, ilustrowany album psów, tak? Tak, bo ja bardzo lubiłam zwierzęta i lubię zwierzęta. Bardzo interesowałam się psami. Kiedyś bardziej ciągnęło mnie w kierunku medycyny, więc chciałam zostać weterynarzem, później zajmować się ludźmi, dentystą, lekarzem. No zawsze to oscylowało wokół medycyny, czy to anatomii zwierzęcej, czy ludzkiej, więc no, prezent jak najbardziej trafiony. Czyli tak, bo ja myślałem, że nie trafiony. Jeszcze tak patrzę na to zdjęcie i tak się zastanawiam, czy Dorota tam jest uśmiechnięta, czy jednak z taką miną... Nie, bo ja ćwiczyłam różne pozy. Ja ćwiczyłam różne miny, różne pozy, to nie może być nudy. Wiesz, to wachlarz emocji był. Dzisiaj by już taki prezent nie przeszedł? Wiesz co, nieprawda. Ja jestem bardzo tak naprawdę dziewczyną prostolinijną. Jestem osobą bardzo, nie odbiła mi jakaś szajba. Pamiętam, z jakiego domu pochodzę. Pamiętam, jak na wszystko ciężko zapracowałam. Znam wartość pieniądza. Nikt mi niczego nie dał. Więc to, co sobie kupiłam, to sobie kupiłam. Tak naprawdę w pewnym momencie stać mi było na wszystko. I tak samo jak cieszy mnie zegarek od mojego męża, tak samo cieszyłoby mnie, gdyby mi przyniósł, nie wiem co, po prostu maskotkę. Tak, cieszy już człowieka wszystko. No, a najbardziej cieszą te rzeczy, których za pieniądze nie możesz kupić. Na które tak długo czekałam, czyli prawdziwa miłość, bezinteresowna miłość. No i zdrowie, które też gdzieś tam, o które muszę walczyć wokół moich bliskich. Jak ci w pewnym momencie tego braknie, to ten pieniądz przestaje mieć takie znaczenie. Już tym bardziej rzeczy, które za nie możesz kupić. Tak naprawdę siadasz w domu i sobie myślisz, Boże, ja bym oddał te wszystkie dobra, te wszystkie torebki, te wszystkie szmaty, tylko po to, żeby moi rodzice byli zdrowi, żeby mnie ktoś szczerze pokochał i żebym miała, wiesz, prawdziwych, dobrych przyjaciół wokół siebie i to jest w życiu najważniejsze.